Po raz 9 w ogrodach klasztoru ojców reformatów w Kętach odbył się festyn franciszkański. Na wszystkich przybyłych gości jak zwykle czekało szereg atrakcji i niespodzianek. Dla najmłodszych bracia zorganizowali wspaniały plac zabaw z bajkowym miastem, strzelnice i trampoliny. Dorośli uczestnicy mogli spróbować lokalnych wędlin i miodu. Cieszę się, że udało się zrealizować kolejny 9 już festyn, bo coraz trudniej jest organizować festyny, dlatego że jest coraz więcej tego rodzaju imprez, nie tylko w naszej gminie, w całej okolicy pewnie i w innych miejscach. Jesteśmy w trakcie koncertu zespołu Włóczy Kije. Prezentowany jest taki koncert przez młodych ludzi, pieśni, muzyki związanej z Janem Pawłem II. Powiedziałbym, że to jest koncert ewangelizacyjny, wpisany w pewien sposób w szlak, który prowadzi nas, przygotowanie do spotkania papieża Franciszka z młodzieżą w przyszłym roku w Krakowie. Więc już wybiegamy myślą do przodu. I dlatego ten tegoroczny festyn ma po trosze charakter ewangelizacyjny. Będzie występował także ojciec Łukasz Buksa, opiekun młodzieży ze swoim zespołem. A wieczorem czeka nas szczególna atrakcja, zespół w Skaldowie. I też w ramach tego koncertu będzie świadectwo ewangelizacyjne pana Jana Budziaszka. Uroczystego otwarcia tegorocznego festynu dokonał wicestarosta powiatu oświęcimskiego Jarosław Jurzak. Chciałem podziękować szczególnie starostwu powiatowemu w Oświęcimiu, które pozytywnie odpowiedziało na moją prośbę i ufundowało nagłośnienie i oświetlenie tego festynu, bardzo profesjonalne, zresztą o czym przekonamy się zwłaszcza wieczorem, kiedy będzie koncert Skaldów. Dla zarządu powiatu, dla rady powiatu te środki, które udało się wyasygnować na pomoc finansową przy organizacji tego wydarzenia, to prawdziwy zaszczyt, bo ta impreza wpisała się na trwałe w taką tradycję gminy Kęty i myślę, że należy ją kontynuować. Jeżeli tylko można takie inicjatywy wspierać kulturalne, to trzeba to robić. Stąd też takie, a nie inne rozstrzygnięcia zarządu i 9 festyn franciszkański na ogrodach ma miejsce. O podniebienia uczestników zadbały również okoliczne koła gospodyń wiejskich, które od lat pomagają franciszkanom w organizacji kulinarnych przysmaków na festyn. Przygotowane przez członkinie kół z gminy Kęty dania cieszyły się jak zwykle bardzo dużą popularnością. A my, koło gospodyń Bulowice, no jak zawsze, robimy co możemy. Chcemy podratować franciszkanów, dlatego na ten festyn przygotowujemy. Jeszcze dużo pracy, bo to przez 2 dni trzeba robić, ale krokiety są podobno bardzo dobre. Jak przyjdą jedni goście, wezmą 2, jak wiem, przychodzi 5 osób i też chcemy. A nie, faktycznie, krokiety są takie całkiem swojskie, świeżusieńkie, gorące, z barszczykiem. Zresztą nasze krokiety są znane na festynie franciszkańskim. Wszyscy się pytają o krokiety z Bulowic, ale są fajne, to dziewczyny tak robią. Swojsko, tak jak w domu. Pracowało całe koło. Upiekliśmy od 50 do 60 brytwan placków. Na każdego rodzaju serowce, jabłeczniki. No to coś by mogły, tośmy zrobiły. No i teraz jak widać końcówkę. Co roku tutaj jesteśmy, już 4. czy 5. raz. No. Gwiazdą tegorocznego festynu byli Skaldowie. Skaldowie w tym roku znowu są na fali. Dlatego, że przeżywają 50-lecie działalności estradowej, 50 lat obecności na scenie estradowej. No to jest niezwykły jubileusz. Ja sam pamiętam lata, nawet nie młodości, a dzieciństwa, kiedy mój wujek, który studiował, uczył się w Krakowie, przywoził płyty, stare płyty ze Skaldami. Znaczy stare, wtedy wydawane, dzisiaj to są już stare archiwalne płyty i słuchałem ich muzyki, więc będzie naprawdę
wspaniale posłuchać ich koncertu, powiem, koncertu jubileuszowego w Kętach. Bracia Zielińscy obchodzą w tym roku 50-lecie swojej twórczości artystycznej. W ogrodach franciszkanów mieszkańcy Kęt i okolic usłyszeli największe przeboje skaldów. Festen zakończyło losowanie nagród w loterii. W tym roku nagrodę główną, zestaw mebli do przedpokoju, wylosował mieszkaniec Kęt. Już od prawie 10 lat koło emerytów i rencistów w Grójcu organizuje dla wszystkich członków spotkania letnie, podczas których przygotowywane są prażonki. Jest to wspaniała okazja do rozmów, wymienienia doświadczeń czy też spędzenia wspólnie wolnego czasu. Tegoroczne spotkanie odbyło się 22 sierpnia w Grojeckim Parku. To już jest tradycyjne. Od 10 lat, kiedy my założyli stowarzyszenie, robimy co roku prażonki, a na wiosnę robimy majówkę, gdzie też bawimy się tutaj. Nas jest ponad 200 ludzi. Ponad 200 stowarzyszenie liczy. W tej chwili tutaj ma być 120 ludzi, nie? Tutaj na tym spotkaniu. A tak to w sumie jest nas dokładnie 205 już. Także się to rozrasta, niesamowicie się rozrasta stowarzyszenie. No, także no miło i chcemy jeszcze, bo nawiązujemy takie z tymi naszymi władzami, nie, kontakt, żeby jak najlepiej poznać ich, my ich poznać. Koło emerytów, rencistów mają swój pomysł na życie. Okazuje się, że ta jesień życia może być no, czasem chyba bardziej ciekawa niż wcześniejsze lata, bo mają więcej czasu, mogą poświęcić dla własnych zainteresowań, a tutaj no, prosta sytuacja. Zwykłe duszonki, tak ogromna liczba ludzi przychodzi, żeby się spotkać, pogadać, posłuchać muzyki. Super. Tradycja przygotowywania prażonek kultywowana jest od dawna w rejonie powiatu oświęcimskiego. Jednakże każdy ma swój unikalny przepis na wspaniałe i smaczne prażonki. Jest to tutaj w naszym rejonie tradycja. Tradycja z pokoleń przekazywana. Z tego co ja pamiętam, to moi rodzice i moi dziadkowie taką tradycję kultywowali tutaj w tym rejonie. Jakieś minimalne zmiany być może są, ale z reguły to ta rdzenna tradycja pozostała w tym. Przede wszystkim ziemniak, boczuś, kiełbaska, kapusta, marchewka, cebulka, no i przyprawy. I włożone w to serce po prostu, żeby smakowało wszystkim, bo odpowiedzialność jest wielka. Stowarzyszenie prężnie działa przez cały rok, organizując liczne zajęcia czy też wycieczki. Dużo zwiedzamy, jeździmy także w kraju, to nie mamy gdzie jechać. Jeździmy Chorwacja, Włochy, byliśmy w Rzymie, w tym roku już byliśmy na wczasach, Brzeżenie. Teraz jedziemy na styku dwóch kultur do Białegostoku, a dzisiaj mieliśmy być na Dunajcu, ale ze względu, że nie ma wody, to zrobiliśmy szybko prażonki, tak żeby to po prostu mieli co ci ludzie tutaj z nami się jakoś bawić. Nie? Jest Wigilia, jest Dzień Kobiet, bardzo hucznie obchodzone, to wtedy wszystkie kobiety. Jest majówka i często mamy takie wyjazdowe spotkania. Tam na jeden dzień jedziemy czy do Nidzicy z zespołem, tańce, zabawa. Działające od ponad 9 lat Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Grójcu jest doskonałym pomysłem dla seniorów na wspólnie spędzony czas oraz przykładem bardzo dobrej organizacji i prężnego działania.